Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. Witam wszystkich słuchaczy, którzy właśnie teraz usiedli przy radioodbiornikach. Witam tych wszystkich, którzy czatują na stronie www.myszka.org i witam tych, którzy będą słuchali później audycji Polskiego Radia Szczecin, magazynu komputerowego Trącić Myszką, korzystając z podcastu. Przy okazji zapraszam na stronę i przypominam, że na naszej stronie jest ankieta, którą warto wypełnić, bo po przejrzeniu tej ankiety za jakiś czas będziemy starali się poprawić to, co można poprawić w magazynie komputerowym Trącić Myszką, więc proszę również o udział i o wypełnienie tej ankiety. Pozdrawiam czatujących. O, widzę, przybyło już sporo osób. Mam nadzieję, że będzie nas więcej, chociaż dzisiaj temat dosyć trudny, a mianowicie Java, język programowania, a pretekstem do tej naszej dzisiejszej audycji była konferencja, która miała miejsce mniej więcej 3 tygodnie temu w Szczecinie i uczestników tej konferencji goszczę w studiu. A w studiu panowie Leszek Gruchała. Witam, panie Leszku. Witam. Pan Paweł Stawicki. Witam, panie Pawle. Dobry wieczór. I pan Kazimierz Pogoda. Witam. Dobry wieczór. Panowie są liderami szczecińskiego Juga. Jeszcze w czasie audycji spróbujemy się połączyć z panem Pawłem Szulcem, który reprezentuje jak gdyby Jugale we Wrocławiu, a dzisiaj do nas nie mógł przyjechać, bo dzisiaj jest pewien mały problem, pewna różnica, jeżeli chodzi o nasze audycje, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie będzie troszeczkę krótsze i po 23:00 informatyka będzie musiała ustąpić trochę miejsca historii na antenie Polskiego Radia Szczecin. Ale będziemy jeszcze trochę czatować i podejrzewam, że przynajmniej z grubsza dzisiejszy temat uda nam się uszczknąć. Prawda, panowie? Troszeczkę powiemy na ten temat. Panowie 3 tygodnie temu byli organizatorami konferencji. Ja w ogóle jestem pełen podziwu, bo to była konferencja zorganizowana oddolnie, jak to się ładnie mówi, tak? Tak. Sami własnoręcznie zorganizowaliście konferencję, zupełnie społecznie. No właśnie, Java, język programowania. Dlaczego Java? Dlaczego konferencja? No i w ogóle skąd taki pomysł, że coś takiego zrobić? Pan Leszek, bo pan jest animatorem w ogóle szczecińskiego Juga, tak? Tak się składa, że jestem założycielem tej konferencji. Konferencja ta była takim przyczynkiem do powstania szczecińskiego Juga, czyli Szczecińskiej Grupy Użytkowników Technologii Java. A Java dlatego, że jest to język, który cechuje się tym, że ma ogromne wsparcie społeczności. Jest to, wydaje mi się, coś niespotykanego. Jeśli zaczynamy programować w Java i uczyć się tego języka, wystarczy, że poszukamy w internecie jakichś grup użytkowników, choćby takie jak nasza, czyli Szczecin-Jug, grup w innych miastach, czy grup takich dość publicznych na serwisie Google Groups. Jest masa ludzi, która pozwoli nam rozwijać się w tym języku, będzie nam chętna do pomocy i pozwoli nam, że tak powiem, brnąć do przodu, nawet jeśli dopiero zaczynamy, jesteśmy początkującymi. Czyli rozumiem, że jak będę te pierwsze kroki stawiał, bo próbuję zacząć, ale to powiem szczerze, nie jest takie proste. Ja dzisiaj, proszę państwa, jestem w komfortowej roli, albowiem jestem od zadawania pytań mniej lub bardziej skomplikowanych, tego, który by próbował się nauczyć, ale tutaj przy okazji musimy pozdrowić wszystkich jugowców, tak, którzy nas słuchają i będą nas słuchać i powiedzieć, że jest niesamowite wsparcie w sieci, jeżeli ktoś próbuje tej drogi, próbuje właśnie się nauczyć. No dobrze, ale przed audycją żartowałem sobie, rozmawiając z panami, rozmawiając również z panem Pawłem Szulcem, z którym się połączymy, że jak się tak otworzy, praktycznie rzecz biorąc, każde urządzenie, każdy program, to się okazuje, że gdzieś tam jak poskrobać, to jest Java. Pan Kazimierz czy pan Paweł? Owszem. Chociażby ten telefon, który mam tutaj na biurku, to jest telefon, który nazywa się Google Android. Specjalna wersja służąca do wytwarzania aplikacji na tę platformę. Jest to dosyć ciekawe urządzenie, ponieważ zaprojektowane zostało przez firmę Google. Jest wyposażone w specjalną wersję maszyny wirtualnej właśnie od ze stajni Google, że tak powiem. Czym się cechuje? Ano tym, że w porównaniu do tego, co w tej chwili mieliśmy w tradycyjnych telefonach, można tworzyć oprogramowanie korzystające z funkcji, które daje sprzęt. To znaczy,
Jeśli telefon ma wbudowany czujnik GPS, wbudowany kompas i wbudowaną także możliwość dostępu do książki kontaktów, do pewnych danych na karcie SIM, wszystkie te rzeczy możemy w tej chwili wykorzystać z poziomu języka Java. Do tej pory aplikacje pisane w tak zwanym Java Micro Edition, który jest bardzo popularny na bardzo różnych telefonach komórkowych, tak naprawdę były dosyć ograniczone. Działały w tak zwanej piaskownicy, czyli w zasadzie z tym telefonem niewiele więcej mogły zrobić poza wyświetleniem czegoś na ekranie, zagraniem jakiejś melodii. Natomiast w tej chwili te komórki oparte na systemie Android, faktycznie jest to tylko jedno fizyczne urządzenie firmy HTC, dają zupełnie nowe możliwości tworzenia oprogramowania. Podam przykład. Jedna z aplikacji, która wygrała konkurs Google na aplikację dla tej platformy, działa w ten sposób, że dowolny krajobraz, na który patrzymy, jest przepuszczony przez kamerę urządzenia i dodatkowo opisane pewnymi metadanymi geograficznymi. Na przykład patrząc na pasmo górskie, możemy zobaczyć nazwy i wysokości szczytów. Patrząc na budynki w Nowym Jorku, stojąc w określonym miejscu w Nowym Jorku, możemy dowiedzieć się, co to są za budynki, co się w nich mieści. Możemy dowiedzieć się, gdzie znajduje się określony pomnik. Możemy nawet ustawić sobie kompas w ten sposób, żeby doprowadził nas do tego pomnika. Wcześniej takie możliwości w telefonach nie były dostępne. Trudno powiedzieć, żeby to właśnie Java to umożliwiła. Java w tym przypadku jest tym, co nazywamy klejem. Klejem, który skleja te wszystkie elementy w całość. Właśnie, wspomniałeś tu o maszynie wirtualnej. Myślę, że warto wyjaśnić jeszcze słuchaczom, co to takiego. Kiedy Java była tworzona, jednym z założeń było, żeby program napisany w Javie działał na każdym systemie, bo tak naprawdę program napisany w Javie jest kompilowany do tak zwanego bytecode'u i uruchamiany nie bezpośrednio na systemie operacyjnym, który mamy na komputerze, ale właśnie na tej maszynie wirtualnej, czyli na komputerze, na systemie operacyjnym mamy jeszcze tak jakby wirtualny komputer i dopiero na nim jest uruchamiany program w Javie. To nam daje właśnie przenośność tych programów, czyli napiszemy sobie program, załóżmy pod Windowsem, uruchomimy go na tym wirtualnym komputerze i on działa, ale dokładnie ten sam program możemy uruchomić na Linuxie, na wirtualnym komputerze, na tej wirtualnej maszynie, na macOSie, czy na każdym innym systemie, na którym działa maszyna wirtualna Java.